Witam Was ciepło na moim kanale. W kolejnym filmiku z cyklu Ikony dojrzałego stylu. A dzisiejszą naszą bohaterką będzie polska aktorka, która od lat 80. mieszka w Szwecji, ale nie przeszkadza jej to grać w produkcjach i szwedzkich, i polskich, Małgorzata Pieczyńska. Małgorzata Pieczyńska w tym roku ukończyła 60 lat, więc na pewno jest dojrzałą, piękną, na pewno piękną kobietą. I muszę powiedzieć, że jest to też moim zdaniem taka ciekawa osobowość. Ja przygotowując się do tego wystąpienia dzisiejszego, do mojego dzisiejszego filmiku, oglądałam sobie i czytałam wiele wywiadów, które były prowadzone, w których ona była bohaterką, i bardzo wiele w tych wywiadach mi się rzeczy podoba, bardzo wiele mnie z jej takiego podejścia do życia, do stylu zaciekawiło i też Wam to wszystko przedstawiam. Przy okazji podlinkuję Wam bardzo ciekawy tutaj program, którego ona była bohaterką. Myślę, że warto też sobie tak go przeglądać. W każdym razie, Małgorzata Pieczyńska ma 60 lat, także jest to zdecydowanie dojrzała kobieta i zdecydowanie jest ona piękną kobietą. Jak widzicie na tym zdjęciu, myślę, że jest ona potwierdzeniem tego, że nieprawdą jest, że w dojrzałym wieku źle wyglądają długie i ciemne włosy. Wszystko zależy od typu naszej urody, od rodzaju fryzury i od tego, jak ją nosimy. A w bardzo wielu wywiadach pokazuje ona, że dla urody, dla stylu ważne są nie tylko ubrania, które nosimy, czy jakie prezentujemy, ale też, a właściwie przede wszystkim my. Nasza osobowość, ale też nasza sylwetka, nasz sposób poruszania się, na to, w jaki sposób kontrolujemy nasze ciało, w jaki sposób potrafimy pokazywać nasze ciało, eksponować je. Nie chodzi mi tutaj o obnażanie ciała, ale o takie odpowiednie jakby ułożenie ciała, które przekazuje rozmówcy, czy przekazuje drugiej osobie informację: ta kobieta ma styl, ta kobieta jest naprawdę piękna. Ona powiedziała w jednym wywiadzie właśnie, że to jest też oczywiście kwestia warsztatu aktorskiego, tak? Że widzimy nagle piękną kobietę na scenie i nawet jeżeli ona nie jest klasyczną pięknością, to ma w sobie coś takiego magnetyzującego, że wiemy, że to będzie właśnie ta bohaterka, ta heroina tutaj romansu. Natomiast także w takim codziennym życiu świadomość naszego ciała, kontrola tego ciała, to co potrafimy zrobić z naszym ciałem, na przykład wyprostowana sylwetka, poruszanie się, odpowiednie tempo naszych kroków i tak dalej, to też przekazuje informację, że to jest atrakcyjna kobieta albo to nie jest atrakcyjna kobieta. Jeśli chodzi o jej ciało, to ona ma tutaj taką jasną ścieżkę, mianowicie trzeba, drogie panie i droga ja, ćwiczyć. Ona jest zwolenniczką systematycznych ćwiczeń, systematycznego, codziennego ruchu. Wcześniej systematycznie ćwiczyła ona codziennie pilates, w tej chwili od kilku lat ćwiczy tutaj jogę. Długo, znaczy często i długo w ciągu dnia, bo to jest tak około 2 godzin dziennie, systematycznie, każdego dnia. No myślę, że jest to taki faktycznie sposób na poruszanie swojego ciała, na panowanie nad własnym ciałem, ale też sposób na przykład na wydłużenie sylwetki, na zaprezentowanie się tutaj w odpowiedni sposób i po prostu sposób na to, żeby poczuć się lepiej. Muszę powiedzieć, że tak mnie zmobilizowało tutaj te wywiady, te filmiki, w których ona była bohaterką, że myślę, może od jutra nie, od niedzieli zacznę tutaj ćwiczyć przynajmniej 15 minut pilates dziennie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie ten ruch faktycznie wpływa też na wygląd i dla ciała, które znamy, które czujemy dobrze, łatwiej dobrać też ubrania.
No a jak ona dobiera ubrania? Też podobały mi się takie dwie zasady, które ona ma. Pierwszy sposób to jest sposób, który kiedyś zrodziła jej ciocia ukochana, która powiedziała: Małgosiu, kiedy idziesz do sklepu i chcesz skupić sobie coś ładnego do ubrania, to ubierz się tak najładniej, jak tylko możesz. Tak, żebyś wyglądała na tych zakupach jak milion dolarów. I dopiero, kiedy zobaczysz, że przy mierzalni, w luszcze, wyglądasz co najmniej tak ładnie, albo ładniej, jak w tym stroju, to kup tą rzecz, tak? No w ten sposób faktycznie myślę, że można wyeliminować często ubrania, które kupujemy, a do których nie jesteśmy przekonani, tak? Które wyglądamy niby ładnie, ale tak nie do końca. A drugi sposób, który też mi się bardzo podobał, to jest taki, że kiedy idzie ona do przymierzalni, to bierze rzecz w fasonie, które odpowiada, ale jeżeli ta rzecz jest w różnych kolorach, to bierze ona wszystkie kolory z tej jednej rzeczy, tak? Czy tej sukienki, czy tam czegoś jeszcze innego, co jest. No bo też czasami my chcemy eksperymentować z kolorami, ale czasami nie mamy odwagi, a czasami tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy przymierzamy jeden fason, ale różne kolory, możemy już na etapie przymierzania w tej naszej przymierzalni sklepowej zobaczyć, w którym kolorze jestem do twarzy, no bo to po prostu widać przy kontraście zmieniających się tutaj kolorów. Generalnie mówiąc, jest stylem, który bym nazwała prostym i klasycznym, ale to jest też taki styl, którym ona próbuje eksperymentować czasami z różnego rodzaju kolorami, to często, ale też fasonami, troszkę rzadziej, bo raczej nosi rzeczy klasyczne, ale pamiętajmy, że klasyka nie jest niezmienna. To, co my nazywamy klasyką, to jest klasyka, która jest często przerobiona gdzieś tam przy okazji trendów modowych i klasyczne rzeczy dzisiejsze, to nie zawsze są klasyczne rzeczy na przykład lat 60. Także znów myślę, że to jest taki styl klasycznej nowoczesności. Możemy zauważyć też, że lubi ona kolory i rzeczywiście jej ubrania są często w mocnych, konkretnych, takich nasyconych kolorach, zresztą bardzo ładnie wszystko to pasuje do jej typu urody, ale też zauważyłam, że kolor jest u niej często akcentem, takim akcentem, który przyciąga wzrok, natomiast baza jest często neutralna, czyli jeżeli nosi na przykład kolorowe koszule czy kolorowe marynarki, to ma często wtedy spodnie czy t-shirt, czy jakieś tam bluzki, które ma pod spodem jeszcze w takich bardzo neutralnych kolorach. Mi się to bardzo podoba, bo nie jesteśmy tutaj takie przyładowane kolorami, a ten kolor gdzieś tam, zwłaszcza w okolicy twarzy, tutaj jest i nasze twarze często rozjaśnia. Tak samo na przykład nosi ona jako tę kroplę akcentu kolorowe szale albo duże, konkretne takie kolorowe torby. Nie boi się też akcentów w postaci kolorowej biżuterii. Faktycznie jest to na pewno świetny sposób na to, żeby ożywić strój, żeby wnieść troszkę życia do naszego ubrania, do naszego ubioru. Ja mam takie wrażenie, kiedy słucham tego, co ona mówi, albo patrzę na jej zdjęcia, że jest jeszcze taka jedna rzecz, którą tutaj do jej stylu można dołożyć, a mianowicie akceptacja siebie. Rzeczywiście ona bardzo często mówi, że akceptuje swój wiek, że akceptuje swoje zmarszczki, że akceptuje pewne zmiany, które są, zachodzą w jej ciele. Bardziej pracuje nad tym, żeby jej ciało było gibkie, żeby zachować taki wdzięk kobiecy, a ten wdzięk kobiecy możemy zachować do późnych lat, niż na przykład być nadmiernie szczupła, czy pracować na tym, żeby to tylko były wymiary ciała w tym wszystkim, prawda? Zresztą ona mówi, że to jest też takie popularne w Szwecji, że kobiety bardzo często systematycznie uprawiają sport. 70-latki i 70-latkowie ćwiczą, zachowują gibkość, zachowują też taką wizualną młodość, ale zachowują też i zdrowie. Czyli myślę, że to jest coś, co możemy tutaj od niej, z tej takiej filozofii życiowej znaleźć. I na zakończenie jeszcze takie zdanie, które bardzo mi się podobało, że ważne jest, żeby uczynić z codzienności święto i żeby kroić chleb
tak jakby to był tort urodzinowy. Nie wiem, czy też tak macie, ale właśnie szczególnie w tych ostatnich takich tygodniach naszych bardzo mocno doceniam codzienność, doceniam to, co nas otacza dookoła i próbuję tak żyć taką każdą chwilą i myślę, że to jest też coś, co warto włożyć sobie do takiej swojej tutaj życiowej filozofii. Kochani, to już wszystko w tym krótkim filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nieustannie proszę o te łapki w górę czy o komentarze, bo takie zabiegi ułatwią zawsze nam pozycjonowanie filmu, czyli po prostu dotarcie filmikiem do większej tutaj liczby osób. A ja żegnam się z Wami. Trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się, będzie dobrze. Do zobaczenia.